Jeżeli ono jest coroczne, organizowane od dawna, to zapewne ma jakiś już swój ustalony przebieg, a może są jakieś zmiany. Staramy się zawsze coś dodawać lub zmieniać, natomiast formuła tego spotkania jest już od lat bardzo podobna. Zaczynamy w piątek wieczorem o 18:00, w tym roku zaczęłyśmy kolacją, potem mamy całą sobotę różne wykłady, seminaria, w tym roku są wybory do nowej Rady Służby Kobiet na kolejne 4 lata. W sobotni wieczór jest to tak zwany wieczór świadectw, to znaczy kobiety opowiadają o tym, co się wydarzyło w ich życiu z Bogiem oczywiście, coś czym chcą się podzielić z innymi, powiedzmy ku zbudowaniu, ku przestrodze, albo też chcą za coś podziękować, albo chcą się podzielić, co się wydarzyło od ostatniego razu. I to jest właśnie taki czas, gdzie nie mamy ograniczeń, to znaczy wiemy, kiedy zaczynamy, nigdy nie wiemy, kiedy skończymy, bo jak to kobiety lubią sobie pogadać i to naprawdę jest bardzo taki budujący czas. Niektóre twierdzą, że to jest najlepszy czas z całej konferencji. I w niedzielę rozpoczynamy również porankiem i kończymy nabożeństwem wspólnym, wtedy już razem z kościołem, który jest... Czyli z wiernymi, którzy przychodzą po prostu z okolicy w radości. To też odpowiednia nazwa, tak mi się wydaje, do takiego spotkania. Spotkanie w radości. Tak, ta nazwa jest właśnie jest przepiękna. W ogóle jest przepiękne miejsce. Jeżeli ktoś jeszcze nie był w ośrodku w radości, to zapraszam przy ulicy Szczytowskiej 35-39. Można tam wjechać nawet każdego dnia i spędzić sobie miło czas, bo jest naprawdę przepiękny ten ośrodek i faktycznie jest tam dużo radości. Także każdy, kto przyjeżdża, to podkreśla, że ta miejscowość dodatkowo jeszcze jakby podbija nastrój czy właśnie samopoczucie, bo zdecydowanie jest tam dużo radości, a tym bardziej jak jest 150 kobiet, to naprawdę jest dużo radości, śmiechu, gwaru. 150 kobiet z całej Polski, a to jest tak, że z określonych regionów określona ilość delegatek, to tak można formalnie określić, czy jakoś inaczej? Nie formalizujemy tego. Jest parę miesięcy wcześniej informacja o tym, że taka konferencja jest planowana, prowadzimy jakąś listę zgłoszeń, w pewnym momencie wyczerpuje się liczba miejsc, jak właśnie w tym roku. Także już nie mamy możliwości położenia kogoś, czyli miejsc noclegowych już nie ma. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś chce przyjść, też nie zamykamy drzwi. I znacznie więcej jest wtedy nas. Z reguły właśnie w sobotę, kiedy to jest taki dzień wypełniony od rana do wieczora dobrymi rzeczami. Kobiety z okolicy nawet mogą przyjechać, czy z Warszawy, które nie muszą koniecznie nocować w radości. Nie jest to sformalizowane w formie, że to są delegatki, natomiast podczas wyborów oczywiście, ponieważ no, jest to kościół, przyjeżdżają z różnych tak zwanych lokalnych zborów, więc wtedy jedna przedstawicielka z takiego zboru bierze udział w głosowaniu, wybiera spośród zgłoszonych kandydatek wcześniej wybranych i jest osoba odpowiedzialna za rekrutację też do takiej rady. To się wtedy nazywa Rada Kobiet przy Kościele Chrześcijan Baptystów, kadencyjna. I jakie ona ma prerogatywy? To wszystko zależy od składu i jakie mamy plany, jaką mamy wizję. Kobiety, które zgłaszają się tak naprawdę, które wyrażają zgodę na to, żeby być w takiej radzie, no to właśnie tworzą jakiś zespół. I ten zespół tak naprawdę planuje, co zamierza przez tą kadencję robić, czy marzenia, czy wizje, czy jakieś rezultaty chce osiągnąć. Może powiem o tym, co miałyśmy 4 lata temu. Więc 4 lata temu zostałyśmy wybrane. W uderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło 3 dzieci. 7 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. Pojazdy zderzyły się czołowo w trakcie wyprzedzania, informuje Aleksandra Calik z mazowieckiej policji. W obu pojazdach podróżowało 5 osób, kierując Peugeot Volvo, jadąc w kierunku Sabatewa. Podczas wyprzedzania ciągu pojazdów zderzył się czołowo z jadącym sprzeciwka Fordem. W wyniku tego zdarzenia niestety na miejscu zginęło 3 dzieci w wieku 6, 9 oraz 11 lat. Wszyscy byli pasażerami pojazdu Volvo. Na miejscu pracują policjanci, którzy zorganizowali objazdy, gdyż droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono przez mszczonów. Co najmniej 77 osób zostało rannych w wyniku eksplozji butli z gazem, do której doszło w jednej z kawiarni w pobliżu Malagi na południu Hiszpanii. 5 osób jest w ciężkim stanie. Do wybuchu doszło w miejscowości Vélez Malaga około 19:00 czasu polskiego podczas odbywającego się tam festiwalu. Jak podają lokalne media, jedna z osób zatrudnionych w kawiarni tuż przed wybuchem
Podniosła alarm i starała się ostrzec klientów restauracji. Na miejscu są policjanci oraz inne służby. Przyczyny eksplozji butli z gazem nie są na razie znane. Papież Franciszek drugiego dnia swojej pielgrzymki do Gruzji spotkał się z podopiecznymi kościelnych dzieł charytatywnych. O pomocy potrzebującym Ojciec Święty mówił także w homilii wygłoszonej podczas mszy na stadionie w Tbilisi. W drugim dniu wizyty w Gruzji papież spotkał się z katolickimi kapłanami i zakonnicami pracującymi w tym kaukaskim kraju. Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na stworzone przez nich organizacje charytatywne, które od wielu lat wspierają najuboższych Gruzinów. Pracujący w Gruzji ksiądz Witold Szulczyński, kierujący przez kilkanaście lat organizacją Caritas, przy każdej okazji przypomina, że Kościół katolicki ma swój szczególny wkład w misje charytatywne na Kaukazie. Caritas Gruzji powstał dzięki poparciu Jana Pawła II. I gdyby nie papież, to naprawdę wielu projektów dobroczynnych, rozwojowych, które dają pracę w Gruzji, by nie było. Mówił o tym również papież Franciszek w homilii wygłoszonej na tbiliskim stadionie. Mała, umiłowana trzutko Gruzji, która tak bardzo poświęcasz się działalności charytatywnej i wychowawczej. Przyjmij zachętę dobrego pasterza, powierz się jemu, który bierze ciebie na ramiona i pociesza, powiedział Ojciec Święty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmierzający w stronę Jamajki huragan Matthew zyskuje na sile i osiągnął już kategorię piątą, najwyższą, poinformowały amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów w Miami na Florydzie. Matthew to najpotężniejszy huragan od 2007 roku. Jego centrum znajduje się obecnie 700 km na południowy wschód od Kingston, stolicy Jamajki. Huraganowi towarzyszą ulewne deszcze. Wichura zmierza na północny zachód w kierunku Jamajki, gdzie ma dotrzeć za dwa dni. Żywioł może zagrozić także Kubie i Haiti. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24 wracamy teraz do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Donbasie wycofano żołnierzy z jednej ze stref pilotażowych w okolicach miasta Złote. To element realizacji podpisanego w Mińsku scenariusza deeskalacji konfliktu. Swoje wojska wycofały zarówno siły rządowe, jak i wspieranie przez Rosję separatyści. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińscy żołnierze w okolicach Złotego wycofali się na pozycje wyznaczone przez OBWE. Poinformował o tym w ukraińskiej telewizji Piąty Kanał oficer prasowy wojskowego sektora Ługańsk Wałętyn Szewczenko. Jak dodał, z informacji przekazanych przez obserwatorów OBWE wynika, że również separatyści wycofali swoje siły. Każda ze stron opuściła obszar o powierzchni około 1 km². Wałętyn Szewczenko podkreślił, że przed wycofaniem wojskowi przeprowadzili rozmowy z miejscową ludnością i zapewnili, że nie opuszczają ich i gwarantują im bezpieczeństwo. Oprócz Złotego wycofanie sił ma objąć również pilotażowe obszary w okolicach stanicy Ługańskiej i Petrywskiego. Warunkiem jest jednak co najmniej tygodniowe utrzymanie zawieszenia broni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem Francja nie kryje słów potępienia wobec sprawców bombardowania szpitali i obiektów cywilnych w Aleppo w Syrii. Odpowiedzialnością za to obarcza reżim Baszara al-Assada i Rosję. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault stanowczo potępił ostrzeliwanie największego szpitala w mieście. Według francuskich mediów zginęło tam kilkaset osób, w tym dzieci i kobiety. Te same źródła podają, iż Rosjanie używają napalmu i bomb fosforowych. Niewykluczone, iż w ostrzeliwaniu miasta zajmowanego przez opozycję wobec reżimu w Damaszku używane są bomby kulkowe, powodujące ogromne straty wśród ludności. Szef dyplomacji francuskiej przypomniał słowa sekretarza generalnego ONZ, iż bombardowanie szpitali to zbrodnie przeciwko ludzkości. Jean-Marc Ayrault podkreślił, że Francja dąży w ramach spotkań w ONZ-cie do doprowadzenia do zakończenia ataków i zgłosiła rezolucję w sprawie przywrócenia pokoju w Syrii. Media tłumaczą gwałtowność ataków Damaszku wspieranego przez Rosjan tym, że Aleppo znajduje się w pobliżu granicy z Turcją, skąd płyną posiłki dla opozycji. To drugie co do wielkości miasto w kraju było największym ośrodkiem przemysłowym w Syrii i znajduje się na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 57 osób mieszkających w brukselskiej dzielnicy Molenbeek zostało uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Takie są wstępne wyniki policyjnego raportu poświęconego radykalizmom, o których poinformował minister spraw wewnętrznych. A więcej na ten temat Beata Płomecka. Plan walki z radykalizmem został wprowadzony po listopadowych atakach w Paryżu, kiedy okazało się, że część zamachowców samobójców albo pochodziła z dzielnicy Molenbeek, albo miała kontakty z jej mieszkańcami.
Po marcowych zamachach na lotnisku i w metrze w Brukseli belgijski minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że dzielnica Molenbeek będzie pod specjalnym nadzorem. Głośno wtedy było o wieloletnich zaniedbaniach władz dzielnicy, o policji, która nie zapuszczała się w rejony uznawane za najbardziej niebezpieczne. Od tego czasu przeszukano prawie 5 tysięcy domów i sprawdzono, kto dokładnie w nich mieszka. Z 57 osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, większość to dżihadyści, którzy wrócili z Syrii. Wszyscy są teraz pilnowani przez jednostki antyterrorystyczne. Belgijski minister spraw wewnętrznych poinformował, że monitorowana jest także działalność różnych organizacji i meczetów, które, jak powiedział, bywają przykrywką dla terrorystów. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papieska pielgrzymka przyniosła radość, entuzjazm i wzmocniła ducha. Tak o kończącej się wizycie Franciszka w Gruzji mówił informacyjnej agencji radiowej ksiądz Jerzy Piluś, który od wielu lat przebywa na misjach w tym kraju. Choć mała, bo stanowiąca zaledwie 1% mieszkańców wspólnota katolików, w opinii księdza Pilusia uważnie słuchała słów papieża. Papież pokazał, jak żyć w takim kościele, który jest kościołem mniejszościowym, gdzie jesteśmy bardzo małą mniejszością. Co robić w takim kościele, czego oczekiwać? Były takie bardzo mocne słowa papieża, żeby nie szukać sukcesów i nie szukać efektywności. Polski misjonarz zwrócił uwagę na wielonarodowe oblicze gruzińskiego katolicyzmu. W celebrowanej przez papieża mszy na stadionie w Tbilisi uczestniczyli przedstawiciele różnych obrządków. Towarzyszyli im wierni innych wyznań. Nawiązując do słów patronki dzisiejszego dnia świętej Teresy od Dziesiątka Jezus, papież Franciszek zwrócił uwagę Gruzinów na konieczność niesienia pocieszenia. To jest ten kierunek i też wydaje się, że dla naszego kościoła w tym społeczeństwie, w tym środowisku, w kraju, który jest dosyć biedny, boryka się z wieloma problemami, też zewnętrznymi, wewnętrznymi, to niesienie pocieszenia drugiemu człowiekowi jest bardzo ważne. Rano papież zakończy wizytę w Gruzji i tego samego dnia złoży jeszcze kilkugodzinną wizytę w Azerbejdżanie. Stany Zjednoczone i Korea Południowa zapłacą za swoją decyzję o rozmieszczeniu na Półwyspie Koreańskim zaawansowanego systemu obrony antyrakietowej. Zdanie, które brzmi jak groźba, znalazło się w komentarzu redakcyjnym największej chińskiej gazety Dziennika Ludowego. Korea Południowa ujawniła ostateczną lokalizację tarczy. Przeciwko powstaniu systemu protestują chińskie władze. Dołączył do nich także chiński Dziennik Ludowy. W komentarzu napisano m.in., że Chiny, tak jak każdy inny kraj, nie mogą pozostać niejednoznaczne czy obojętne na kwestie bezpieczeństwa dotyczące podstawowych interesów. Komentarz podpisany został pseudonimem Zhongshan, co w tłumaczeniu oznacza głos Chin. W opinii Pekinu budowa systemu przyniesie odwrotne skutki od oczekiwanych, prowadząc do wzrostu napięć na Półwyspie. Jeśli USA i Korea Południowa naruszą strategiczne kwestie bezpieczeństwa państw regionu, w tym Chin, to mogą oczekiwać poniesienia kosztów tej decyzji i kontrataku, dodano. Dziennik Ludowy nie sprecyzował jednak, o jaką cenę i jakiego typu kontratak może chodzić. Chiny zapowiadały jednak, że podejmą działania będące odpowiedzią na plany umieszczenia tarczy na Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wynik węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów wydaje się przesądzony. Większość społeczeństwa jest bowiem przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Nie wiadomo jednak, ile osób pójdzie w niedzielę zagłosować. Węgrzy będą odpowiadać na pytanie, czy chce pan, pani, by Unia Europejska mogła zarządzać, również bez zgody parlamentu, obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. Według różnych sondaży odsetek przeciwników systemu kwotowego podziału uchodźców wynosi od 72 do 95%. By referendum było ważne i wiążące, frekwencja musi wynieść minimum 50%. Na razie zamierza wziąć w nim udział 42% uprawnionych do głosowania. W opinii Weroniki Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych referendum niewiele zmieni, nawet jeśli frekwencja będzie wystarczająca. Nawet jeśli referendum będzie ważne i wiążące, nie będzie miało bezpośrednich skutków prawnych. Poszczególne instytucje unijne już teraz mają kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie imigracji i azylu. I te decyzje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej są wiążące dla państw członkowskich. Nie jest potrzebna tutaj dodatkowa akceptacja organów krajowych. Dla szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana wynik referendum jest jednak bardzo ważny. Skutki referendum będą głównie polityczne. Służą one wzmocnieniu pozycji węgierskiego rządu w kraju, a także w dyskusjach z Komisją Europejską. Rząd dąży do tego, by uzyskać silny mandat polityczny do podejmowania stanowczych decyzji wobec Komisji Europejskiej.
Głosowanie jest godziny 6 do 19. Uprawnionych do głosowania jest ponad 8 milionów obywateli. Gdy rok temu Unia Europejska podejmowała decyzję w sprawie uchodźców, Węgry głosowały przeciwko systemowi kwotowemu, według którego każdy kraj ma przypisaną liczbę uchodźców, których musi przyjąć. W Hiszpanii ubywa osób potrzebujących pomocy. Od stycznia do dziś liczba proszących Caritas o pomoc zmniejszyła się o 205 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W opublikowanym raporcie katolicka organizacja charytatywna informuje, że spadek zanotowano po raz pierwszy od początku kryzysu, czyli od 2008 roku. Ewa Wysocka. W 2015 roku z pomocy Caritasu korzystało w Hiszpanii prawie 2 miliony osób. W tym roku ich liczba jest mniejsza. Autorzy raportu informują jednak, że wciąż bez pracy są wszyscy dorośli członkowie 700 tysięcy hiszpańskich rodzin. Jak wynika z raportu, bezrobocie jest najczęstszym powodem szukania pomocy. Ponad połowa tych, których wspiera Caritas, to długotrwali bezrobotni, osoby, które straciły pracę co najmniej 2 lata temu. Roczne wydatki katolickiej organizacji charytatywnej wynoszą 328 milionów euro. 1/4 tej sumy pochodzi z funduszy publicznych, reszta od firm i osób prywatnych. Kierujący instytucją poinformowali, że kwota ta nie będzie malała mimo spadku liczby osób korzystających z pomocy. Wyjaśnili, że dzieje się tak, ponieważ ci, którzy nadal potrzebują wsparcia, są w coraz trudniejszej sytuacji bytowej i trzeba otaczać ich coraz większą opieką. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Kierunki ekonomiczne, psychologia, prawo i filologie obce to najczęściej wybierane kierunki w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim. Uczelnie podały wstępną listę kierunków, na które było najwięcej chętnych. Jeśli chodzi o uczelnie techniczne, to niesłabnącą popularnością cieszy się informatyka, mówi Małgorzata Sowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nowe technologie, jak i od kilku lat funkcjonujące na rynku edukacyjnym kierunki typu nanotechnologia i związane z tymi równie skomplikowane specjalności. Oprócz kierunków, które mają długą tradycję na uczelniach, powstają także nowe dziedziny studiów. Małgorzata Sowińska mówi, że trudno powiedzieć, czy nowości cieszą się dużym zainteresowaniem, bo czasami dany kierunek jest jedynym w kraju. Tak jak na przykład w tym roku, wiem, że bardzo dużą popularnością cieszył się jeden z nowszych kierunków i nie wiem, czy nie jedyny w kraju, chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W Białymstoku wiem, że przoduje kryminologia, która jest też nietypowym, aczkolwiek już nie nowym kierunkiem na naszym rynku. Do podjęcia studiów na danym kierunku najczęściej motywacją są zainteresowania lub znalezienie po nim dobrej pracy. Włodzimierz Wojcieszak z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy mówi, że coraz więcej maturzystów świadomie wybiera to, co chce studiować. Raz w roku robimy taki portret maturzysty i tam pytamy ich, co zamierzają robić, gdzie zamierzają studiować. I te wypowiedzi są bardzo konkretne, jeśli chodzi o kierunek, uczelnię, miasto czy kraj, bo wiele osób deklaruje, że chce wyjechać za granicę studiować. Ekspert podkreśla, że maturzyści czasami wskazują nietypowe kierunki studiów, ale w odpowiedziach przeważają te tradycyjne, jak prawo, psychologia czy chemia. Dolnośląskie szkoły nie potrafią wspierać zdolnych uczniów. To wniosek z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Żadna z kontrolowanych placówek nie organizowała dla nich obozów naukowych czy indywidualnego toku nauczania. Zastrzeżeń jest więcej, mówi dyrektor Dojłego Turynik we Wrocławiu, Radosław Kujawiński. Sposoby wspierania uczniów uzdolnionych w województwie dolnośląskim nie gwarantowały w pełni rzeczywistego rozwijania ich uzdolnień. Szkoły nie miały pomysłu na pracę z takimi uczniami, nie organizowano dla nich specjalnych zajęć ani obozów naukowych. Nie wszyscy najzdolniejsi mogli też liczyć choćby na stypendia. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk przyznaje, że zawsze może być lepiej, ale nie zgadza się z twierdzeniem, że zdolni uczniowie nie są wspierani. Kilka dni temu, akurat we Wrocławiu, odbyła się taka piękna uroczystość uhonorowania 25 maturzystów najlepszych w całej Polsce i w tym roku na tych 25, 5 z Dolnego Śląska. I to jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o wszystkie województwa. W minionym tygodniu został rozstrzygnięty uczniowski program stypendialny. Wsparcie finansowe otrzymało ponad 250 osób. Swoje stypendia wczoraj wręczył także starosta wrocławski. Wyróżniono 30 najzdolniejszych uczniów z powiatu. Każdy z nich będzie otrzymywał po 250 zł przez 10 miesięcy. Mają
mają polskich przodków, partnerów i sąsiadów pochodzących z Polski lub po prostu bardzo interesują się krajem zza Odry. Kilkuset Niemców, sympatyków Polski, przyjechało do Gdańska. W Europejskim Centrum Solidarności odbywa się bowiem 25. Kongres Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Jak podkreśla konsul generalna Niemiec w Gdańsku, Kornelia Piper, Niemcy doceniają nasz kraj i lubią tu przyjeżdżać. Niemcy lubią Polskę, chętnie podróżują do Polski, bo jest kraj sąsiedzki, wiedzą, że jesteśmy zależni od siebie, co dotyczy wzrostu gospodarki, co dotyczy przyszłości Europy i co dotyczy dobrego sąsiedztwa, żeby się człowiek czuje w pokoju kraju i żeby czuje się dobrze w ogóle. I to jest ważne. W planie kongresu są liczne debaty, prelekcje i spotkania. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na takie pytania, jak m.in. jak solidarna jest Unia Europejska oraz czy Polska i Niemcy to wspólnota wartości i interesów. 10 tysięcy kobiet po chorobie nowotworowej piersi pielgrzymowało na Jasną Górę pod hasłem Miłosierdzie ocala. Dziękowały za życie i modliły się o zdrowie na kolejne lata. Pielgrzymkę po raz 19 zorganizowało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Wiceprezes stowarzyszenia, Alicja Przyszło, zaznaczyła, że spotkanie jest wielkim umocnieniem i wsparciem. Ta pielgrzymka jest dla nas, dla Amazonek, bardzo ważna. Tutaj co roku się spotykamy, co roku się modlimy o każdy dzień naszego życia, o każdą godzinę. Ja już jestem 13 lat po operacji piersi i cieszę się z każdego dnia, z każdej godziny. Kiedyś przed operacją inaczej życie odbierałam. Moje życie się przewartościowało. Do Częstochowy dotarły kobiety z całej Polski, ale również z Czech czy Niemiec. Wzięły one udział we mszy świętej sprawowanej na szczycie jasnogórskim pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Długosza z Częstochowy. Modlitwa dla Ewy Tarnowskiej z Warszawy to wielkie wsparcie w chorobie, z którą zmaga się od 9 lat. Ta msza, ta atmosfera Częstochowy, te modlitwy są wspaniałe dla nas, dla duszy, dla serca, dla ciała. Ja początkowo w ogóle byłam tak załamana, miałam taką traumę, a po spotkaniach właśnie ja zrozumiałam, że właściwie będzie dobrze, że ja jestem wśród swoich i czuję się po prostu podtrzymana na duchu przez koleżanki. Honorowym uczestnikiem pielgrzymki była prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która zwracając się do kobiet podkreśliła, jak bardzo ceni ich postawę i jedność. Darzą się panie uwagą, empatią, troską i wsparciem w sposób naprawdę niezwykły. Własne dramatyczne przejścia stają się dla pań impulsem do działania na rzecz innych, do bycia razem z tymi, którzy także cierpią. Ta postawa wzajemnej solidarności imponuje mi i powinna być przykładem na to, jak wiele dobra może czynić człowiek, który sam zetknął się z bólem i z rozpaczą. W zmaganiu się z chorobą ważne jest wsparcie duchowe i fizyczne, zaznaczyła Agata Duda. Z własnego doświadczenia, z doświadczenia mojej rodziny, wiem, jak ogromnie ważna jest w walce z chorobą obecność innych, osób bliskich i zaufanych, a także profesjonalnie niosących pomoc. Jestem przekonana, że ta pielgrzymka doda paniom odwagi w zmaganiach z chorobą i napełni nadzieją na lepszą przyszłość. List do uczestniczek pielgrzymki skierował papież Franciszek. Kulisy powstania i idee Komitetu Obrony Robotników były w ramach obchodów jego 40-lecia tematem debaty w Gdyni. Dyskusja, w której wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, odbyła się podczas 8. festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wydarzenie, które patronatem medialnym objęło Polskie Radio, poświęcone jest prezentacji naszej najnowszej historii przez film i reportaże radiowe. Spotkanie odbyło się przy okazji prezentacji książki Justyny Błażejowskiej Harcerską drogą do niepodległości, od Czarnej Jedynki do Komitetu Obrony Robotników. Autorka publikacji mówiła, że chcąc opowiedzieć o kulisach powstania KOR, sięgnęła do wspomnień jego założycieli. Na tym polega ta książka, że to są właśnie wspomnienia. To kilkaset stron wspomnień pana Antoniego Macierewicza, pana Piotra Naimskiego, ale także kilkadziesiąt stron wspomnień premiera Jana Olszewskiego. To także wspomnienia innych osób, które wywodziły się ze środowiska pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta, czyli Czarnej Jedynki.
Jeden z bohaterów książki i współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników, Antoni Macierewicz, mówił, że nowa publikacja wypełnia lukę w opowieści o polskiej walce z systemem komunistycznym. Opór antykomunistyczny był jednym z najwspanialszych, największych polskich doświadczeń, których szerokość, głębia są do dzisiaj nieopisane i akurat nasz wysiłek jest jakimś tam fragmentem tego wysiłku. Ale zamiast prawdy na ten temat została stworzona pewna atrapa, której celem było usytuowanie danych osób i pewnego nurtu politycznego jako reprezentanta narodu polskiego walczącego o niepodległość. Gościem debaty był również inny współzałożyciel KOR-u, Piotr Naimski. Przypomniał, że powodem powstania komitetu była chęć pomocy represjonowanym robotnikom po protestach z czerwca 1976 roku. Od samego początku było jasne, że trzeba się zaangażować, a to, że trzeba pomóc tym ludziom, którzy byli tam bici, kopani, wyrzucani z pracy, sądzeni, represjonowani, to było oczywiste. No i tak się zrodziła ta akcja pomocy, a później to jest już kwestia szybko uświadomionej potrzeby, że może warto to z takiego poziomu, można powiedzieć, doraźnej pomocy przenieść w warstwę publicznego, bardziej trwałego działania. Komitet Obrony Robotników działał od września 1976 roku do września 1977 roku. Jego członkowie sprzeciwiali się polityce władz PRL-u i nieśli pomoc osobom represjonowanym, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie, ale także w Płocku. Po częściowym spełnieniu postulatów przez władze PRL przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. A główną nagrodę filmową 8. Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, Złoty Opornik otrzymał Henryk Jurecki za film Hieronim Bednarek. Wyklęty z Czerwonej Wsi. Festiwal poświęcony jest prezentacji naszej najnowszej historii przez film czy też reportaże radiowe. Przewodniczący jury Ryszard Jaworski wyjaśnia, że dokument Henryka Jureckiego to wyjątkowy film. To jest jedyny film, który pokazuje naszą historię z dwóch stron. Tę historię tej naszej już powojennej sytuacji. I pokazuje wypowiedzi ludzi, którzy nazywają bohatera, czyli Hieronima, bandytą do tego stopnia. A z drugiej strony jest to bohater. I to jest największy problem. Zresztą nie tylko tu, ale w całej Polsce prawda jest to. Dlatego ten film, ponieważ jest zrobiony, jest bardzo dobrze, bardzo umiejętnie to wszystko jest prowadzone. Henryk Jurecki mówi, że nagroda jest dla niego wielkim wyróżnieniem i tłumaczy, że zrobił film o tragicznej postaci żołnierza polskiego podziemia, który walczył z Niemcami, a którego po wojnie komunistyczne władze zniszczyły. Ten człowiek miał dwie drogi do wyboru. Mógł spokojnie udawać, że nic się nie stało, zaakceptować nową rzeczywistość, jaka wtedy była w Polsce, albo miał możliwość podjęcia walki z bronią w ręku o prawdę, o swoich kolegów. No i Hieronim Bednarski wybrał tę drugą drogę. Ta jego decyzja o podjęciu konspiracji zakończyła się tragicznie. W 1953 roku został on wyrokiem sądu w Opolu skazany na karę śmierci i kara została wykonana. Po śmierci skazano go także na zapomnienie i pogardę, a po latach jego rodzina podjęła próbę godnego pochówku krewnego. Z kolei najlepszym reportażem radiowym jury konkursu Dokument Radiowy uznało audycję Jolanty Rudnik z Polskiego Radia Koszalin pod tytułem Komandor. Przewodnicząca jury Janina Jankowska podkreśla, że to wybitny reportaż. To jest naprawdę wspaniały dokument. Dokument, który porusza, który jest niesłychanie bogato udokumentowany, a jednocześnie emocjonalny. W każdym razie uświadamia nam los człowieka i los rodziny w tamtych czasach i cenę, jaką się płaci za bohaterstwo. Jolanta Rudnik wyjaśnia, że reportaż Komandor to opowieść o tragicznych losach komandora Stanisława Mieszkowskiego i jego syna Witolda. To był pierwszy po wojnie polski kapitan portu w Kołobrzegu, a przedwojenny oficer marynarki wojennej. Później został wraz z grupą ludzi z marynarki wojennej aresztowany, skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Wyrok został wykonany. Przez lata jego syn Witold Mieszkowski szukał miejsca, gdzie jest pochowany. Jego ciało zostało odnalezione na Powązkowskiej Łące dopiero kiedy profesor Szwagrzyk rozpoczął tam prace ekshumacyjne. To jest historia poszukiwań prowadzonych przez właśnie Witolda Mieszkowskiego. Poszukiwań, które doprowadziły do tego, że rzeczywiście odnalazł miejsce spoczynku ojca, ale z drugiej strony z wielką premedytacją szukał także winnych ukarania śmierci ojca. I tak naprawdę to się nie wydarzyło, bo gdy niektórzy zostali skazani, ale to były wyroki w zawieszeniu, 1-2 lata. Podczas festiwalu oprócz pokazów filmów i audycji radiowych odbywały się także koncerty, debaty dotyczące m.in. tego, jak mówi
mówić o polskiej historii językiem sztuki, a także warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Młodzi dla Historii. W Krakowie rozpoczyna się 14. edycja festiwalu Sacrum Profanum. Przez najbliższe 8 dni w salach Centrum Kongresowego oraz Małopolskiego Ogrodu Sztuki na 11 koncertach wystąpi kilkudziesięciu artystów. Festiwal od wielu lat łączy popkulturę z muzyką współczesną. W tym roku program ściśle nawiązuje do łączenia tych dwóch z pozoru wykluczających się nurtów, mówi Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum. Sacrum i profanum rozumiemy przewrotnie jako łączenie skrajności, łączenie różnorodności, jako pokazywanie różnych obliczy muzyki właśnie takiej klasycznej, takiej, której możemy posłuchać w filharmoniach, czy też takiej, której lepiej posłuchać w przestrzeniach industrialnych czy klubowych. Myślę, że wątków łączących alternatywę i muzykę współczesną na tym festiwalu wciąż jest bardzo dużo i ta idea płynąca z nazwy będzie jej przyświecać w najbliższych latach na pewno. A festiwal rozpoczął się o godzinie 20 w Centrum Kongresowym. Festiwal otwieramy dziesięcioleciem islandzkiego kolektywu Bedroom Community. To wielkie święto, wyjątkowy koncert, niepowtarzalny z tej okazji w repertuarze Valgeir Sigurdsson, Niko Muuli, Daniel Bjarnason, czołowi twórcy tego kolektywu, którzy też sami wykonają ten repertuar z zaproszonymi gośćmi, m.in. Nadią Sirotą, świetną altowiolistką, ale też z polskimi twórcami Barbarą Kingą-Majewską, znakomitą sopranistką. Przypomnijmy, w ciągu 8 dni słuchaczy czeka 11 koncertów. W dwóch z nich weźmie udział Mike Patton, główna gwiazda festiwalu. Po raz 15 Caritas Polska przyznała nagrodę osobom, które pomagają ubogim. Na ekumenicznej gali Ubi Caritas w Teatrze Kamienica w Warszawie rozdano nagrody za wrażliwość na potrzeby osób biednych. Ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, podkreślił w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że zawsze byli ludzie, którzy pomagali innym, bo zawsze była bieda. Ta bieda, ona ma w tej chwili może troszeczkę inny charakter, niżeli ta bieda przed 15 laty. Było o wiele gorzej. Teraz w Polsce żyje się lepiej. Jest więcej ludzi, którzy nam pomagają, abyśmy mogli pomagać innym. Są różnego rodzaju firmy. Przez to też możemy pomóc, większą pomoc zorganizować. Jesteśmy bardziej przygotowani też do tej pomocy profesjonalnie. Ksiądz Marian Subocz dodaje, że Caritas Polska zwraca uwagę na stronę duchową człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji. Caritasy diecezjalne w Polsce nominują osoby i podmioty wyróżniające się ofiarnością i wrażliwością na potrzeby osób ubogich w kategoriach darczyńca, świadectwo oraz współpraca. Swoje specjalne nagrody przyznaje także dyrektor Caritas Polska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Radio 24. Nie wiem, jakie plany mają Państwo na niedzielę, ale ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z charyzmatycznymi kobietami. Rozmawiamy zarówno o życiowych, jak i biznesowych sukcesach, odważnych decyzjach, pasjach, wątpliwościach i wyzwaniach. Każdą niedzielę po godzinie 13. Kobiety sukcesu, kobiety biznesu. To jesteśmy umówieni. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze numer 50 w okolicach Mszczonowa na Mazowszu. Podczas manewru wyprzedzania doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku zginęło troje dzieci. 7 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Dzieci, które zginęły w wypadku, miały 6, 9 i 11 lat. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy przez Mszczonów. W wybuchu butli z gazem w mieście Veles Malaga w południowej Andaluzji rannych zostało 77 osób. 4 poważnie, ale ich życie nie jest zagrożone. Do wypadku doszło w jednej z kawiarni położonej w pobliżu lokalnego centrum wystawowego. Większość poszkodowanych została pokaleczona odłamkami szkła. Jak powiedział szef miejscowej straży pożarnej, kawałki szkła zostały rozrzucone w promieniu 40 metrów od miejsca zdarzenia. 57 osób zostało przewiezionych do szpitala. Wśród nich jest 2 policjantów. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz obrony cywilnej. Według informacji hiszpańskiej telewizji lokal został ewakuowany tuż przed eksplozją. Gości zaalarmował jeden z jego pracowników. W
tych dniach popularny kurort obchodzi święto San Miguel, tradycyjnie wyznaczający koniec sezonu turystycznego. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie chodzi mu o wzrost produktu krajowego brutto dla samego wzrostu, a o rozwój gospodarki dla ludzi. Minister rozwoju i finansów mówił w TVP Info, że PKB sobie do garnka nie włożymy, a celem powinien być m.in. wzrost wynagrodzeń. Zależy nam na tym, żeby rosła gospodarka dla ludzi. I jeżeli pan Zenon Nowak na przykład chce zatrudnić kolejnego pracownika albo mieć pewność wobec prawa, to są ustawy, które właśnie złożyliśmy w Sejmie. Jeżeli pracownicy zarabiają średnio 2/3 pracowników niecałe 2000 zł na rękę, to my się cieszymy, że nasza polityka doprowadziła do tego, że prywatni właściciele, tacy jak Biedronka chociażby niedawno, drugi raz w tym roku podnoszą wynagrodzenia. Wicepremier zaznaczył, że do tej pory mieliśmy problem z poziomem wynagrodzeń. Mieliśmy taką sytuację przez 20 lat, że rosło PKB na tle innych krajów Europy Środkowej, nawet nie najgorzej, ale wynagrodzenia rosły połowę tego, co PKB. Podam przykład konkretny. Między rokiem 2000 a 2015 PKB wzrosło o 63%, a wynagrodzenia o niecałe 40%. My chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby wynagrodzenia rosły co najmniej tak szybko jak wydajność pracy, a więc również tak jak wzrost gospodarczy. Proponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości model gospodarczy ma bazować na inwestowaniu, a nie na wyprzedawaniu majątku narodowego, mówił wicepremier Morawiecki. Francja nie kryje słów potępienia wobec sprawców bombardowania szpitali i obiektów cywilnych w Aleppo w Syrii. Odpowiedzialnością za to obarcza reżim Baszara al-Assada i Rosję. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault stanowczo potępił ostrzeliwanie największego szpitala w mieście. Według francuskich mediów zginęło tam kilkaset osób, w tym dzieci i kobiety. Te same źródła podają, iż Rosjanie używają napalmu i bomb fosforowych. Niewykluczone, iż w ostrzeliwaniu miasta zajmowanego przez opozycję wobec reżimu w Damaszku używane są bomby kulkowe, powodujące ogromne straty wśród ludności. Szef dyplomacji francuskiej przypomniał słowa sekretarza generalnego ONZ, iż bombardowanie szpitali to zbrodnie przeciwko ludzkości. Jean-Marc Ayrault podkreślił, że Francja dąży w ramach spotkań w ONZ-cie do doprowadzenia do zakończenia ataków i zgłosiła rezolucję w sprawie przywrócenia pokoju w Syrii. Media tłumaczą gwałtowność ataku w Damaszku wspieranego przez Rosjan tym, że Aleppo znajduje się w pobliżu granicy z Turcją, skąd płyną posiłki dla opozycji. To drugie co do wielkości miasto w kraju było największym ośrodkiem przemysłowym w Syrii i znajduje się na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. W niedzielę na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym zachodzie do 20 w centrum i 24 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas wejść na 24 poziom. Kasia Gizińska i Przemek Pawełek. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o animacji. Animacji polskiej, co więcej o serialu animowanym skierowanym do dzieci dużych i małych. Serial Kacperiada właśnie doczekał się sfinalizowania pierwszego sezonu. O tym porozmawiamy już za chwilę, ale najpierw wiadomości. BlackBerry oficjalnie ogłosił, że porzuca projektowanie i produkcję smartfonów. Tym zajmie się najpewniej chiński Alcatel, donosi Nextgazeta.pl. W sklepach wciąż będą do kupienia urządzenia z logo BlackBerry, ale będą miały niewiele wspólnego z kanadyjskim gigantem. Media informują, że zmierzch BlackBerry dokonał się już przy okazji modelu DTEK50. Urządzenie, które trafiło do sprzedaży latem, jest tak naprawdę nieco zmodyfikowanym konstrukcyjnie Alcatelem Idol 4S. Oba telefony mają identyczną specyfikację. Kanadyjczycy, porzucając swój dział hardware, zdecydowali się na rozwój software'u, również w wymiarze czysto konsumenckim. Aplikacje firmy można znaleźć chociażby w Google Play Store. Kanadyjska firma nie jest pierwszą, która nie wytrzymała konfrontacji z Androidem i iOS-em, które mają wspólnie 94% rynku. Wyparły z niego także Nokię i jej Symbiana, Motorola, a nawet Microsoft i jego Windows Phone.
Tymczasem Facebook, Google, Microsoft, IBM i Amazon łączą siłę. Giganci świata technologii postanowili stworzyć specjalną koalicję, którą nazwali Partnerstwem dla Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo zaprasza inne firmy w swoje szeregi oraz zapowiada współpracę z organizacjami niekomercyjnymi czy pojedynczymi naukowcami. Do przedsięwzięcia postanowiło nie dołączać Apple, które samo pracuje nad sztuczną inteligencją. Celem partnerstwa jest przede wszystkim edukacja. Korporacje chcą przygotować swoich klientów na wkroczenie w erę sztucznej inteligencji i rozwiać obawy z nią związane. Kolejnym celem jest stworzenie platformy do dyskusji o jej rozwoju. Jednym z najbardziej wygórowanych chyba celów, jakie sobie stawiają korporacje, jest również zbudowanie zestawu dobrych praktyk przy rozwoju AI. Praktyk, które miałyby być tworzone w duchu etyki, sprawiedliwości, otwartości i przejrzystości. Założony w 2014 roku przez studio 11bit, twórców This War of Mine oraz serii Anomalii, cyfrowy sklep Games Republic uruchomił swoją polską wersję. Czytamy na stronie eurogamer.pl. Nie tylko zlokalizowano stronę główną serwisu, ale dodano także ceny w złotówkach. Do tego możliwość korzystania z rodzimych systemów płatności, a także opcja kontaktu z obsługą portalu, w tym z pomocą techniczną w języku Mickiewicza i Słowackiego. W związku ze startem polskiej wersji Games Republic przygotowano niespodziankę zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników, a jest to bezpłatna gra. Każdy, kto posiada założone konto oraz zapisał się na specjalny newsletter, otrzyma za darmo cyfrową wersję strategii Space.com. To nie wszystko. Uruchomiono również nową jesienną wyprzedaż, w ramach której taniej można kupić nawet ponad 500 gier. Polski dystrybutor The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition potwierdził oficjalnie, że produkcja ukaże się w naszym kraju z dubbingiem znanym z podstawowego wydania PC z 2011 roku, także na PS4 i na Xbox One. Gra będzie dostępna do wyboru w angielskiej oraz po raz pierwszy na konsolach w pełnej polskiej wersji językowej. Czytamy na stronie eurogamer.pl. Swoich głosów na potrzeby lokalizacji użyczyło wielu znanych aktorów, w tym Piotr Fronczewski, Krzysztof Kowalewski, Henryk Talar oraz Wiktor Zborowski. The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition zawiera oryginalną grę oraz wszystkie dodatki. Posiadacze Skyrima z rozszerzeniami na PC otrzymają nową wersję za darmo. Premiera 28 października. Spore sukcesy odnosi ostatnio polska firma Cool to Play ze swoim symulatorem zegara. Rytmiczna produkcja kosztuje skromne 1 euro i dostępna jest też na urządzeniach mobilnych, w tym za darmo na Androida. Gra zdobyła wyjątkowo wysokie oceny na Steamie. 95% ocen pozytywnych, a w ostatnim miesiącu wręcz 100% pozytywów. Minimalistyczna produkcja rytmicznie pozwala graczom wcielić się w zegar, eksplorując koncept czasu. Zadaniem jest klikanie co sekundę. Brzmi prosto? Niekoniecznie. Sukces na Steamie i około 5000 sprzedanych egzemplarzy w połączeniu z popularnością darmowego Dungeons & Aliens na urządzeniach mobilnych pozwalają Cool to Play z Warszawy snuć ambitne plany na przyszłość. Mamy w produkcji 3 tytuły, przy czym jeszcze w październiku wypuścimy pierwszy z nich. Będzie to gra zręcznościowo-logiczna, w której gracz zdobywa punkty za jak najszybsze podejmowanie decyzji. Komentuje Michał Marzęcki, szef Cool to Play dla eurogamer.pl. 100 lat temu, 15 września 1916 roku, w bitwie nad Sommą podczas I wojny światowej po raz pierwszy w walce użyto czołgów. Muzeum Czołgów Bovington i Wargaming, producent popularnych gier sieciowych serii World of Tanks, postanowili przypomnieć czołg Mark I, bohatera wydarzeń sprzed wieku. O historyczną wagę wprowadzenia przed 100 laty właśnie tych opancerzonych machin zapytałem Richarda Smitha, dyrektora muzeum. To, co ujrzeliśmy 100 lat temu, dało początek bitwom zmechanizowanym, które miały zmienić na kolejne 100 lat sposób, w jaki toczone są wojny. Czołg jest obecnie głównym punktem wyposażenia każdej większej armii na świecie, ale do 15 września 1916 roku nikt ich nie widział w walce. To był tajny projekt, którego celem była próba przerwania impasu, jaki trwał na zachodnim froncie I wojny światowej. Wszystkie działania wojenne sprowadzają się do tego, że atakować jest trudniej niż się bronić, a problem Brytyjczyków i Francuzów polegał na tym, że musieli zaatakować i wyprzeć Niemców z Francji i Belgii. Ale atakować jest trudno, więc musieli opracować nowe technologie, by przezwyciężyć naprawdę silne niemieckie fortyfikacje. Za wejściem w użycie angielskiego słowa tank, oznaczającego czołg, stoi wiele historii, ale wszyscy się zgadzają, że był to szyfr mający sugerować, że słowo tank użyte jest tu w znaczeniu dużego pojemnika na wodę, mającego wozić wodę żołnierzom na froncie. Jest wiele opowieści, jak przyjęto ten termin. Moja ulubiona jest taka, że pierwotnie nazywano te pojazdy właśnie transporterami wody, co w skrócie z angielskich słów układa się jako WC, co w Wielkiej Brytanii jest także skrótem na toaletę, a jeden z oficerów nie chciał być oficerem dowodzącym WC, dlatego pojawiło się słowo tank. To
moja ulubiona historia. Pierwotnie powstało 150 czołgów z pierwszej serii. Tylko około 50 trafiło do walki pierwszego dnia, a spośród nich mniej niż 20 dotarło na pozycję wroga, więc militarny wpływ na bitwę był tu raczej ograniczony, bo nie za dużo można działać przy natarciu na wroga złożonym z 18 czołgów. Moralny efekt i na żołnierzy brytyjskich i niemieckich był jednak niebywały. Brytyjscy żołnierze cieszyli się, myśląc, w końcu mamy coś, czego nie mają tamci. A mając w walce po swojej stronie takie maszyny, czuli się po prostu dużo lepiej. Tymczasem Niemcy, widząc natarcie strzelających czołgów, najzwyczajniej w świecie uciekali, bo i tak nie mogli nic na nie poradzić. Potem jeszcze tego samego dnia strona niemiecka walczyła już mniej agresywnie, więc wpływ moralny był tu ogromny, a ludzie spostrzegli potencjał czołgów, które zaczęły się coraz większymi siłami pojawiać w kolejnych bitwach. Szybko przekonano się, że właśnie tak wygląda przyszłość wojskowości. 15 września upamiętniono stulecie czołgów specjalnym wydarzeniem w stolicy Wielkiej Brytanii. Byliśmy tam, a atrakcje związane z rocznicą zapytaliśmy Konrada Rawińskiego z Wargamingu. Na Trafalgar Square, w samym sercu Londynu, czołg Mark I jest wystawiony dla publiczności. Każdy może przyjść, zobaczyć go, porobić zdjęcia, skorzystać z aplikacji, dostać specjalną historyczną gazetę, która również opisuje wydarzenia i sam czołg. Też przejazd czołgu ulicami Londynu z Trafalgar Square na Horse Guard Parade, także no, wydarzenie bez precedensu. Jest to coś niezwykłego, że jakby gry komputerowe uczą historii w nowoczesny sposób, tak, w samym centrum miasta. Dzisiejszy dzień to także wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozszerzonej rzeczywistości. Zdecydowanie tak. Stworzyliśmy darmową aplikację, nazywa się ona Tank 100, czyli Tank 100, jest ona do pobrania na iOS-ie, na Androidzie i dzięki niej w nowoczesny sposób też staramy się przybliżyć historię młodym pokoleniom, nowym pokoleniom. Z samej aplikacji można się dowiedzieć dużo więcej o konflikcie, o I wojnie światowej, o bitwie pod Somą, szczegóły dotyczące czołgu Mark I. Można go również umieścić, gdzie się chce i za pomocą rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji, w dowolnym miejscu, gdzie mamy tylko na to ochotę, możemy umieścić ten czołg i zobaczyć jego trójwymiarowy model. Natomiast jeśli chodzi o gry z serii World of Tanks w wersji pecetowej, konsolowej i mobilnej, będziemy mogli poznać czołg Mark I, wsiąść za jego stery i zobaczyć, jak wyglądał konflikt zbrojny 100 lat temu. Toma Puckiego z Wargamingu zapytaliśmy o to, czy dostosowanie World of Tanks do realiów I wojny światowej i korzeni walk czołgowych musiało wymusić nowe wyważenie gry oraz starć. Poszło. And that's why we decided to... Na pewno. I dlatego zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie Mark I w sposób specjalny, aby uczcić setną rocznicę jego powstania, a nie jako normalne, standardowe wprowadzenie nowej jednostki do gry. Daliśmy Mark I specjalny tryb na każdej z tych platform. Tak więc w World of Tanks w wersji na PC-ty mamy misję konwojową, gdzie gracze z jednej drużyny muszą go bronić, a gracze z innej drużyny muszą go zatrzymać i odbić. Podobne zadania mają miejsce na konsoli i w Blitz, gdzie są nieco inne tryby gry dla Mark I. Tak więc ta jednostka nie jest stawiana naprzeciwko Tygrysa, co byłoby bezsensowne, ale Mark I walczy z innymi takimi samymi jednostkami. Do walki, co ciekawe, można stawać także pojazdami kołowymi. That's definitely something new. We came to this when we implemented the physics. To zdecydowanie nowość. Doszliśmy do tego, gdy wprowadziliśmy prawa fizyki, bardzo, bardzo zaawansowane, które robią ogromne wrażenie. Mamy je w grze od tego roku i stwierdziliśmy, że możemy mieć w grze także koła, nie tylko gąsienice. Podjęliśmy więc decyzję, że będziemy mieć grupy pojazdów kołowych, Lanchester, by broniły i zatrzymywały Mark I. Chcieliśmy tego spróbować i mieć przy tym trochę zabawy. Tryby wprowadzono czasowo. Do 5 października można jeszcze zagrać w tryb konwoju, więc warto się pospieszyć. Przy okazji Wargaming podsumował nowości dotyczące swoich produkcji. Jedna z nich to połączenie świata World of Tanks Blitz z taktyczną grą serii Valkyria Chronicles, rozgrywającą się w realiach zbliżonych do II wojny światowej. Czołgi Edelweiss i Nameless trafiają do świata czołgów. Niedawno zrecenzowaliśmy strategię Master of Orion, pierwszą grę Wargamingu stworzoną w ramach projektu WG Labs, polegającego na współpracy z zewnętrznymi studiami. Jak mówi Tom Pucki, trwają prace nad kilkoma kolejnymi pozycjami. Nie wszystkie zostały już ogłoszone, ale miałem możliwość zagrać w Hybrid Wars, które dopiero co zaliczyło swoją PC-tową premierę. To klasyczna, staroszkolna strzelanina w klimacie automatów i gier z lat 90. Zupełnie inny typ gry, ale o to właśnie ma chodzić w WG Labs.
That's absolutely right. WG Labs is our smith of ideas and our laboratory, our brainstorming department. To absolutna prawda. WG Labs to nasza kuźnia pomysłów, nasze laboratorium i miejsce, gdzie mamy dział burzy mózgu, gdzie powstają pomysły, z których jesteśmy znani na świecie. Tam powstają prototypy, na których sprawdzamy, czy nasze pomysły mogą się sprawdzić, jak działają, czy są proste do wprowadzenia, bez wielkiej biurokracji i tak dalej. Tak więc talenty z całego świata, ale także z zewnątrz Wargamingu, mogą przyjść tu ze swoimi pomysłami i sprawdzić, co jest potrzebne, aby jakiś pomysł wcielić w życie. Nie skupiamy się na żadnej konkretnej platformie. Wszystko jest możliwe. Jak widać po Master of Orion mamy już gatunek 4X. Hybrid Wars to strzelanka z widokiem z góry w arcade'owym stylu lat 90. Gas and Glory to coraz bardziej zbliżająca się premiera gra mobilna od WG Labs. Mamy też Clash of Clans w stylu Heroes of Might and Magic, tak więc opowieść fantazy. Jak widać próbujemy różnych rzeczy, a jeszcze więcej przed nami. Heroes of Might and Magic style of game, so fantasy based, so we have different attempts, different tries. And there is more to come soon. Hybrid Wars, czyli klasyczna strzelanka, jak już powiedzieliśmy, to jest jeden z tytułów, które dostajemy od WG Labs. Przemku, czy dało Ci to satysfakcję, jakąś frajdę grani właśnie w tę grę? Bardzo dużą, dlatego że wychowałem się na grach z lat 90. Uwielbiam automaty, uwielbiam strzelaniny, gdzie patrzymy z góry. Lubię powrót tych oldschoolowych gier na nowoczesne platformy. No i Hybrid Wars to są właśnie stare, sprawdzone patenty w nowoczesnej oprawie graficznej. Dodatkowo gra ma tryb kooperacji, w który niestety nie było mi dane zagrać, ale grając tą grę myślałem o tym, że fajnie by było właśnie siąść sobie z kumplem, najlepiej na jednej kanapie obok i razem w tą grę pograć. Niestety na razie premiera tylko na PC-ty, czekam na ogłoszenie. Mam nadzieję, że do niego dojdzie w wersji konsolowej. Hybrid Wars, czyli wojny hybrydowe, to jednak jest jakieś nawiązanie do tego, czym się zajmuje Wargaming. Być może częściowo, a być może chodzi o to, że są to wojny o tyle hybrydowe, że zarówno biegamy człowiekiem wyposażonym w broń, jak i możemy przesiąść się do pancerza wspomaganego i biegamy z tym pancerzem, jako poniekąd hybryda człowieka i maszyny. No, co do interpretacji tego, co autorzy mają na myśli, na ile to jest związane z sytuacją geopolityczną wschodzie Ukrainy, czy w ogóle na świecie, no, o tym wydaje mi się, że będziemy mogli się wypowiedzieć po tym, jak już kiedyś zagramy w pełną wersję. To jest kontynuacja tego, co Wargaming robi najlepiej, czyli właśnie gra, strzelanka tym razem? Częściowo tak, dlatego że wojna, machiny bojowe, tutaj znowu mamy do czynienia z machinami bojowymi, to Wargaming wie, jak się robi. Aż żałowałem w trakcie grania w tą grę, że nie pojawiają się klasyczne, tradycyjne czołgi z okresu II wojny światowej współczesne, tylko bardziej nowoczesne konstrukcje, nowoczesne maszyny, pomiędzy którymi się tam strzelamy, ale tak, Wargaming wie, jak zrobić gry, gdzie operuje się strzelaniem i przesyłaniem w stronę przeciwnika dużej ilości ołowiu. Przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji, którym to tematem jest serial animowany Kasperiada. Dosyć nietypowa rzecz na polskim rynku filmowo-telewizyjnym, bo seriale animowane od wielu lat nie pojawiają się zbyt często, jeżeli pojawiają się w ogóle. Witam naszych dzisiejszych gości ze studia Human Arc, reżyserów, a raczej współreżyserów tej produkcji, Kamil Polak. Witam. I Kuba Tarkowski. Witam. Zacznijmy może od tego, że tak jak powiedziałem, jesteście współreżyserami, dlatego że serial powstawał dzięki 5 osobom, które właśnie na fotelu reżysera naprzemiennie siedziały. Trochę nietypowy, przypuszczam, jeżeli chodzi o polskie warunki produkcyjne, system, żeby się z kolegami wymieniać. Czy może nie? Może to było przy serialu właśnie wygodne. Każdy miał swój odcinek albo 3 i jakoś to szło. Mi się wydaje, że seriale powstają w ten sposób właśnie, że kilku reżyserów rozdziela pomiędzy siebie odcinki i po prostu każdy zajmuje się swoją partią, gdzieś tam uzgadniając pewne rzeczy ze sobą, ale to w przypadku nawet filmów fabularnych to nie jest nic dziwnego, że jest w kilku reżyserów innego filmu. No to też jest tak, że serial animowany powstaje dosyć długo i średnio taki pojedynczy odcinek w naszym serialu trwa 7 minut i praca nad takim odcinkiem w produkcji, taki odcinek jest około 2-3 miesięcy takiej intensywnej pracy, więc to też, że nas jest kilku, ułatwia pracę, że te odcinki powstają jednocześnie i każdy z nas odpowiada za, aczkolwiek współpracujemy ze sobą ściśle, bo to musi być bardzo spójne wszystko i wspólnie pracujemy nad pewnymi etapami, a potem każdy się opiekuje
Tak jak powiedzieliśmy, mówimy o serialu Kacperiada. Wiele osób teraz pewnie się zastanawia, czy ta Kacperiada ma coś wspólnego z Kacperiadą Grzegorza Kazdepkę. Oczywiście tak, to jest kultowa pozycja dla wielu już pokoleń, można powiedzieć, dzieci. Dlaczego akurat sięgnęliście po ten tytuł? Z książką to było tak, że my w studiu dawno temu już szukaliśmy jakiegoś fajnego tematu na coś dla dzieci, na serial dla dzieci. No i nam wpadła w ręce książka Grzegorza Kazdepkę, która była bardzo taka zabawna, fajna i już miała wtedy, to było dobrych parę lat temu, miała już sukcesy na rynku w Polsce, była znaną książką. Aczkolwiek to, co potem się wydarzyło, bo to, tak jak mówię, było dobrych parę lat temu, i długo trwały takie prace koncepcyjne, jakby to była taka preprodukcja. Właściwie parę osób się zastanawiało, co zrobić z tą książką, jak zamienić to w scenariusze filmowe. I ten okres trwał długo w stosunku do później już takiej właściwej produkcji, gdzie już się pracuje z aktorami, z animatorami. Jeszcze tak tutaj od razu powiem, że za takim wyzwaniem było, jak zamienić te króciutkie opowiadania, bo one są często na jedną stronę, albo na pół strony, czasami są bardzo nieregularne te opowiadania i jak zamienić je w formę serialu, scenariusza filmowego, gdzie te wszystkie historyjki będą dłuższe, więc serial w napisach jest napisane, że to jest na motywach, bo my bardzo dużo rozbudowaliśmy w pewnym sensie ten świat, bazując na tym, co napisał Kazdepkę. I bohaterem serialu jest Kacper i Ada. I to jest to też, co tutaj możesz, Kuba, o tej Adzie opowiedzieć, bo Ada u Grzegorza jest Kacperiada, jako rodzaj takiej świata Kacpra. Chopiniana, Jacquinada i tak dalej, więc jest Kacperiada. A my też, żeby jakby rozbudowywać ten świat i wprowadzić jakiegoś dodatkowego bohatera, rówieśnika Kacpra, przyjaciela, wprowadziliśmy postać Ady, która rzeczywiście tam była ukryta w tym tytule. Ale ona się po prostu objawiła. I to jest jego koleżanka najlepsza. A Kacper ma głównie cały historia, każda odcinka się wokół rodziny skupia. Kacper ma mamę, tatę i to są ich przygody. A konsultowaliście może z Grzegorzem Kazdepkę wasze pomysły na to, żeby właśnie rozbić Kacperiadę na Kacprę i Adę? I czy w ogóle pokazywaliście mu wcześniej, zanim wypuściliście w świat swój serial, to co przygotowaliście? No on chyba uznał jakby odrębność tych dwóch utworów. Czyli nie jest to w kanonie. Też książka dla dzieci była ilustrowana autorsko. I też nasze projekty postaci i cały projekt plastyczny świata odbiega całkowicie od tych projektów. Wszystko zostało wymyślone na nowo. I oczywiście my to powiedzieliśmy Grzegorzowi, że mamy taki pomysł na to, żeby to zrobić całkowicie troszkę od nowa. I ja myślę, że teraz jak już mamy skończone odcinki, to że on się do tego w 100% przekonał. Też wydawca nam na przykład na naszym takim pokazie prasowym, który się odbył niedawno, powiedział, że na początku miał wątpliwości, wydawca książki, który wydał książkę 15 lat temu, że miał wątpliwości, jak widział pierwsze prace, pierwszy odcinek zaczęty, ale teraz jak już obejrzeli większą, no jakąś część tych odcinków, to widzieli, że to jest udane. Świetne. Mamy więc Kacpra, mamy Adę, mamy rodziców, no i rodzina zwyczajna, niezwyczajna, trochę można powiedzieć taka typowa polska rodzina, ale to byłoby chyba niewłaściwe podejście, bo to jest taka uniwersalna rodzina. Te przygody, te opowieści, pełne z jednej strony humoru, z drugiej strony nienachalnego dydaktyzmu, no to w sumie można to równie dobrze puścić dzieciakom i dorosłym. W Polsce, w Hiszpanii, Londynie czy w Nowym Jorku? Wydaje mi się, że tak. To jest taka współczesna rodzina, bo tata pracuje w domu. Jest pisarzem. No i też wszystkie problemy, które tam poruszamy w tych odcinkach, one są uniwersalne, bo są, dotyczą takich prostych rzeczy, dorastania każdego dziecka na całym świecie, więc. No tak. Więc mi się jakby. Znaczy na pewno robiliśmy to z tą myślą, że marzeniem naszym byłoby to, żeby to było pokazywane na świecie. No tak, ale odnosiliśmy się gdzieś tam do jakichś realiów, tak naprawdę nam znanych, to się nie dzieje w
tropikalnej dżungli, chociaż bywa tak, że przenosimy się z akcją, ale nie... Nawet bym powiedział takich realiów bardziej naszego, też naszego dzieciństwa trochę, bo tam troszkę tak retro potraktowaliśmy rzeczywistość. Że na przykład jak mama odbiera telefon, to telefon jest jeszcze słuchawka jest na kablu, z tego co pamiętam, a nie. Teraz przejdźmy do strony technicznej, dlatego że powiedzieliśmy trochę o tym, kim jest Kacper, że jest rodzina, jest Ada, są przygody, jest trochę humoru, jest trochę no, nauki, no bo to mimo wszystko ma ten serial przekazywać jakieś wartości, przynajmniej tak ja odbieram po tym, jak widziałem parę odcinków. Ile jednak potrzeba czasu, żeby takich 13 odcinków zrealizować? Jak wyglądała praca i dlaczego tak długo? Kuba? No tak jak Kamil powiedział, najdłużej zajęło nam stworzenie scenariuszy i co jest ciekawe, jakby mieliśmy tą książkę, były pomysły.